Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140 oraz... Ania po godzinach, cześć! I idą zombiaki do nas. Już tak wędrują dobry kawałek drogi. My tu jeszcze mieliśmy chwilę. No, ale już są coraz bliżej. O, już jest. Tam. To ork go gonił. O, i zobacz, przez siebie ork nie ma co robić. A to stój tu sobie, jak chcesz. Acz, ale tu idzie malutki, malutki. O, i on szybko idzie. Też chciał pomóc i znowu mu zabrałeś pracę. Dobra, w każdym razie... Ale malutki jest taki szybciutki, że szok. No to jest strasznie. A co on ma? Z głową? A dobra, on patrzył. Co tam się dzieje? No nie, no, time to turn... O, wyłączyć deszcz. Weather... Wyłączyć deszcz. Clear. Dobra, już wyłączyłam. Bo bym ja teraz go przyzwał. Okej, okay. Moi drodzy widzowie i twoi drodzy widzowie, to było w momencie, gdy was nie było ani nas na serwerze, znaczy inaczej się zagalapowałem. Gdy zakończyliśmy odcinek, Ania musiała iść i zostawiła mi tam godzinkę włączonego serwera. Co mnie bije? Ja pozbierałem więcej tych śmiesznych czerwonych bloków. Co za potwór amator. Nie chcę, ziomek, z tobą gadać. Ork chciał ze mną pogadać. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie zbudowałem te śmieszne bloki. Ja bym to trochę przyciszył, tą muzyczkę. Dobra, te śmieszne czerwone bloki pozbierałem. Jak chcecie, to możemy. Brakuje nam tylko jednego, więc i tak będziemy musieli wrócić na chwilę, żeby zbudować ostatni blok i podpalić go flemonorowym aktywatorem, że się tak wyrażę. To co, idziemy tam do tej magicznej krainy, nie? Do niebieskiej. Gdzie? Do której? Tutaj, do tej białej? Do kopalni. Trzeba zebrać ostatnie 9 tych dżawików. Do tej białej? Mhm. No dobra. I... Prowadź, wać pan. Dobra, prowadzę, wać panowie. To właściwie mogę się teleportnąć. Czemu by nie? O jeez. To się też tepnij do mnie. I nie wiem, czy na mapie widać, co się tu właściwie działo. Nie, na pewno widać. Tepe. Mnóstwo kanałów. Czekaj, bo ja muszę TP napisać. TP. Cloud. A nie, ty się inaczej piszesz jakoś, kurczę. Z pierdzielnikami. Postaw pierwszy pierdzielnik i tabulator. No. A to dlatego, że ktoś mi premkę zajął. Tabulatora nie, tabulatora nie mogę, wiesz? A, bo tu ciebie tabulator oznacza wyłącz nagranie. Ud 140. Okej. Okay. Niepotrzebnie postawiłem pochodnie. Dzień dobry. No hej, ogólnie jest tak, że w każdym miejscu, gdzie jest światło, tam znalazłem rudę. No trochę to na mapie widać, nie wiem, czy widzisz, Aniu, na mapie. Rudą. Rudą? Nie, rudę zostawiłem w spokoju. No, widzę. Czekaj, bo ty jesteś tu. Znowu chciałam gonić. Znaczy, wiecie, nie wiem. Że tu się goniliśmy z jakieś ileś ładnych minut. No, bo byłem za daleko, to zacząłem uciekać Ani wszystkimi możliwymi sposobami. Dobra, trzeba wykopać co nieco tych właśnie śmiesznych rud. Ale ty masz te wszystkie, bo ja ci dałam. No dobra, wykopać. Ty masz... Ja mam zwykły Onyx Infused. Masz, ja skrawę się poprawię, bo tu nic nie widać. A ja nie włączam pochodni, dopóki nie znajdę jakiegoś klocka. No, tu nic nie ma. W tą stronę trzeba przejść. No, dość efektywne kopanie. O, na mapie teraz jeszcze bardziej widać, jak powiększyłem ją. Moje inne kanały po lewej. Teraz jak stoję, jeśli chciałby. A ja idę za tobą. No, okej. Szukam tych wszystkich śmiesznych tych, nie? No, wiem. Rud. Ja idę za tobą. Pomagam ci. Pomagam ci, idąc za tobą. Okej. Tak właściwie to tu moglibyśmy. I znowu ci ucieknę. Nie, jestem tu, tuż za tuż tobą za mną, jestem. Dobra. Ło, nawet wpadłam w tą samą dziurkę, co ty. O, tu jest jeszcze większe kanały, tutaj zobacz. Ogromne kopalnie. Ło, nie mogę wzroku z ciebie spuszczać, bo zniknę. Uciekniesz. No, to jest pewne. Nie, pójdę w tą stronę, bo tu jeszcze nic nie widziałem. Nie, dobrze, nie idź kopałem. W tą stronę. Tu ci nie ucieknę, nie mam albo, jak. Albo nawet w tę stronę. No, albo w tamtą. Tak właściwie tu nic nie ma. Tylko kręcę myszką i przyciskam klawisz W, żeby zebrać ten śmieszny klocek. O, widziałeś? No i ty masz te odpowiednie... Mam. Jak one się nazywają? Ore. Ore. Do zbierania tych or... Jak one się nazywają? Kilofy. No właśnie. Albo łopaty. Masz te odpowiednie, bo mi zabrałeś. Nie, ty mi oddałaś. Nie, no ty mi zabrałeś, bo powiedziałeś, że tu będziesz siedział i będziesz wynajdował. No, ty mi oddałaś. To ci dałam. A ty słyszałem, że miałeś sobie zrobić swoją parę. Tak? No,
minerałów jest mnóstwo, ale jak nie masz, to i tak ci się nie przyda w tym odcinku. Nie, no jak, zwłaszcza jak idę za tobą. Ore. Dobra, tu już nic nie ma i mamy 6, czyli jeszcze 3 nam brakuje i możemy robić portal. Chłe. Idź. Znajduj 3. No tak ciężko, bo tutaj widziałeś same te tamte kopalnie, fakt. Spadłem w dziurę! Zaciąłem się. Dobra. Masz jaskrolosie ustawione na wysoką, żeby widzowie tak, widzieli? Tak, tu jest, minąłeś mnie. Minąłem? Minąłeś, chodź tutaj. A to jest niebieskie, to tam walić chrzan. O, czerwone! No widzisz? I już mamy wszystko. Bo na oku koło niebieskich jest czerwone. No, zazwyczaj. Ale to niebieską też weź. Nie no, jak już biorę, to biorę, choć mamy jej masę. A? No, bo wykopałem. Tego niebieskiego jest więcej niż tego białego, niż tego czerwonego. Dobra, możemy wracać ogólnie do startu. Na portal i budujemy. O, to sobie zbuduję od razu bloczek. Okej, blotor jest, dobry blot, to wywalić. Dobra. Idziemy zrobić portal do kolejnego świata, że się tak wyrażę. Ciekawe, co tam będzie. No ja sam chciałbym w końcu wiedzieć, a nie, że tak biegaliśmy przez kilkanaście godzin. Dobra, jesteś już obok mnie? Bo trzeba tak uroczyście. Dla mnie jesteś gdzieś tam w powietrzu. A masz tą zapalniczkę? Mam w ręku. Dla mnie jesteś przy domku w powietrzu, ale to... Za tobą stoję. Walić to. Dobra, widzisz to w każdym razie, tak? Tak, widzę. Dobra. Zapalaj. Pum, poszła pora. Jakie ładne, czerwone. Tylko coś zjemy, schodzimy. Wezmę mieczyk w łapkę. A może powinnam coś zostawić, bo mam cały ten... W sumie mogliśmy. Pełny ekwipunek. A ja wszedłem od razu. A już wszedłeś? Tak. Nie, nie! O! Miodzio. Uważaj przy wejściu. Mnie. Aha, stoję. Bo zaraz spadniesz. O kurde. No stoję. To czekaj, bo mam to białe. To może ja już pójdę sobie do domu. Poczekaj, ja tu ustawię. Okej. Okay. Ja pójdę do domu przez ten czas. Odłożę rzeczy. Jak można zrobić takiego faila na początku odcinka? No dobra, w połowie już można by powiedzieć. No. Ale normalnie mnie tak wystraszyłeś, że aż się troszeczkę cofnęłam. Ja jestem emocjonalny. Kamienne, to tu odłożymy te śmieci z Glimmer Rocka. Żwiry zostawimy, przydadzą się zawsze. Zapalniczki. No ale tutaj jest po prostu... Wyspa! Skyblock. No. Bym powiedział. Nie chcę mi się tego dobra, wymyślać. To... Zrobię tradycyjne, wrzucę wszystko do wszystkiego. Tak. Bo nie chcę mi się tego... Ale to w sumie dobrze, że nie poszłam. No, bo byś zrobiła jak ja. Pozbyć tego. Tam. Dobra, wezmę sobie trochę Glimmer Rocków, przydadzą się do podróży. O, mam jakiś łuk moc 1, ale się nie przyda, mam lepszy. A może jakiś... Ciekawe, co tu nas czeka w ogóle. Może jakiś armor sobie złożę? Bo taki nie wiesz, biedny. Co tu mamy robić? Zaraz zobaczę. Widzę jakiś biało-czerwony kwiatek. Ja na razie składam pancerz, bo nie chce mi się... O, fuck. To ma sens. Składam pancerz, zabrzmiało jakbyś był tym żółwikiem. Nie czuję, nie rozumiem. Jak skład, no, jak żółwik składa pancerz? No tak sobie no idzie taki skład. Tak, jak się staki zawijają w sreberka, tak? Z tej reklamy. No dokładnie. Okej. Okay. Nie wiem o co chodziło, ale okej. Okay. Dobra, spodnie, buty, hełmik. Dobra. Już pancerza jest trochę. Dobra, mam pancerza, mogę iść do ciebie. Jesteś w tej magicznej krainie, tak? Tak. Dobra, to już do ciebie biegnę. Hops. W ogóle, jak walczyliśmy z tym śmiesznym, pamiętasz, ten oślepiający? No. W ślepiej krainie, tym bossie. No. Robiliśmy potki na... Jak to się nazywa? Na osłabienie go. To no. Jakiś nie, czas nie, temu... Nie użyliśmy, użyliśmy, nie? Ale jakiś czas temu sobie przypomniałem... Coś tu idzie. Co? Ktoś tu idzie, będzie do mnie strzelać. Co? Na pewno. W każdym razie, jak robiliśmy te śmieszne potki, nie? To mogliśmy zamiast tych potek na osłabienie zrobić potionka siły. By było znacznie efektywniej, bo mamy wtedy podwójne obrażenia. I wtedy my mamy, czy my dajemy? My dajemy podwójne, zadajemy podwójne obrażenia. Znalazłem coś czerwonego, coś mnie bije, krwawy gul.
krwawy gul. No. Gul, gul, gul. I znalazłem krwawą jagódkę. No widzisz? Ja chciałbym wykopać sobie jedno drzewko. Drzewo. Żeby zobaczyć, co to w ogóle jest za drzewo. Zrobię wszystko, ale co się da z tego drzewa. Co? Drzewa się nie kopie. Drzewo się ścina, rozumiem. Chciałbym zobaczyć, co to w ogóle jest. Ale wiesz, ci powiem, że te krainy nie są zbytnio efektywne. No właśnie, takie jakieś takie... Taka bida z nędzą. No. Zobaczmy, dobra, trzeba tutaj ustawić portal. Portal. O, fuck, rzeczywiście. Waypoint. Mogę zrobić krwawy workbench, krwawe drzwi, krwawy trapdoor. Zróbmy sobie krwawe drzwi. Done. Krwawy trapdoor. Done. Back to game. Done, back to game. Okej. Mogę płotki porobić, mogę patyki, mogę krwawe wiadro i mogę krwawą skrzynkę. No szału nie ma. A krwawą Mary? Alkoholiczka. No, od razu alkoholiczka. Bo raz wspomniałam o krwawej Mary, to od razu alkoholiczka. No wiesz co? Nie, no bez przesady, ale tak mi się skończyło. Co znalazłaś? Jezu, jakiś pająk gdzieś czy coś. Pajong? Nie, to jest właśnie krwawy gul. Pale busz znalazłam. Pale busz? Pale busz. To jest krwawy gul. Muszę sobie tylko portal zrobić. A on jest ten agresywny czy co? Agresywny. Nie lubię. Czemu nie jest agresywny? No właśnie jest. Że tak powiem, cienki. Dosyć. W ogóle nie atakował ani nic. Coś fioletowego widzę. Co to? A co to? Dry quiz ore. Widzę kwiatek. Blood flower. Krwawy kwiatek. Serduszko dostałam. O, te kwiatki są dobre, one cię leczą. Te serduszka. Tak? Tak, te serduszka właśnie. Te kwiatki są najważniejsze w tej lokacji, o ile dobrze pamiętam. Jak se sprawdzałem na teście. Ale bloody guli. Bloody guli. Ojejku, ile tu ich jest. Mają dość silne ataki. To mam następne serduszko. I dość dużo mam życia, bym powiedział. A ja zbieram serduszka w takim razie. Ja chciałem serduszka. Podzielę, a ja muszę walczyć. Ty walcz, a ja się z tobą podzielę. Już mi kotlety się kończą. Znaczy te łódka kurczaka. A co to daje do jedzenia? Nie, łódka kurczaka. Blueberry. No właśnie, no krwawą jagodziankę bym se zjadł. No tylko głód zżera. No weź koleś się odsuń ode mnie, poszła pona wą stąd. No, dziękuję. A ja tutaj nie mam z kim walczyć. Ja tu sobie idę ze spokojem, zbieram serduszka i... Co to jest tam? Gdzie? Bo ja cię nie widzę. A dobra, widzę cię. Co? No, wygląda jak... Nie wiem co, nie powiem. Cza. Patrzę. Gdzie jesteś? Już idę do ciebie. Tutaj. Widzę cię na mapie. No, widzę twój napisek. Co tam? Chodź i popatrz tam. Coś tam, miałem, patrzysz tam? Kwiatek, gdzie? Tam? Nie, tam, w przestrzeń. Ojejku, to muszę zwiększyć renderowanie. No, renderuje mi się. I tam nic nie widzę. Pusta przestrzeń. O, i tam widzę wyspę. Kwiatki. Jakoś. No to taka jest wysepka bliżej i tam troszeczkę dalej jest jeszcze taka wysepka. Jest niebieski kwiatek, dobrze widzę? Nie, to jest niebieski dziura. Kwiatek i. Niebieski kwiat i końce, tak? No właśnie. No trudno, to nie zobaczysz tego, co ja widzę. No właśnie, nie wiem, o co ci chodzi. No, ja też nie wiem. A, bo to już z tej strony wygląda zupełnie inaczej, także może po prostu mi się to źle... Można i tak. O, a dlaczego leftowałeś z game'a? Misclick, źle trafiłem. Connect and refused. Co? To znaczy. O, no już. No. O. Jestem. Zjoinowałeś do game'a. No, włączyłem zwiększenie renderowania dystansu, zobaczę, o co chodzi. Nie, to nie zobaczysz, bo to się okazało, że to ja widocznie źle widziałam, bo teraz mi się zrobiła tam po prostu wyspa z tego, więc pewnie patrzyłeś na tą samą wyspę, na którą ja patrzyłam, ale ja zupełnie inaczej widziałam. Prawie jak na chmury. O, jakaś czarna ora. Flamonor Borok. Oj, zepsułem. Ale można to wykopać... A, Flamonor to jest... Co to jest właściwie? Nie wiem, ale się kopię tym... To jest zwykły kamień. Zwykłym. Tak, jak my mamy Stone'a, to jest Flamonor Rock. Nic z tego się nie robi.
Dobrze. A te serduszka muszę sobie ogarnąć. Ja mam tutaj za dużo różnych rzeczy. Mam kwiatka, kwiatka w kwiatku. Kwiatek mój, mój kwiatek, mój. Au! Mój kwiatek, mój kwiatek. W końcu chcę kwiatka jakiegoś. I mam serduszko. Jedno serduszko leczy jedno serduszko. Mhm. Natychmiastowo leczenie. Bardzo fajne. No to ja mam już takich 6. No to 6 serc na raz wyleczysz. No widzisz. Serduszka są zarąbiste, to od razu mówię. A tu się noc robi, to nie wiedziałem, bo na przykład w innych krainach nie było czegoś tak jak dzień no i noc. No właśnie, właśnie, faktycznie. Zobaczymy, co się dzieje w nocy. Raczej będzie mnóstwo bluguli. O, już idą. O, dużo ich masz? Ja jestem blisko portalu. A, to ja jestem dalej gdzieś. Ale wiesz co, one nie mają żadnej broni przy sobie. Ale i tak są dość solidne. Wiesz? O, zwłaszcza, że one atakują tym. Czym? Grupą całą. Właśnie, i to jest najgorszy ten motyw. No ja mam ich tu dwóch, ale to i tak jest bieda, bo one mają dużo życia, a my mamy trochę słabą broń w porównaniu do... To musimy ten sobie załatwić broń. Ale jaką broń? Ja nic nie wiem o broni nie w tej grze. Ja też nie. Kurde, ale tutaj można po prostu zlecieć z nienacka gdziekolwiek. Mhm. Najlepiej gdzieś w przestrzeń. No właśnie o tym mówię. To ja idę do domu. Czemu? Chodź do domu, zaopatrzymy się w jakąś broń. No to można. Dobra, mamy, idę do domu. Mamy kolejny portal jakiś zrobić? Nie widziałeś tego oczywiście, co było napisane przed chwilą tu, nie? Nie. Po twojej lewej... A, tu Fallout. Dlaczego spellout? Nie doskoczyłem do drzewa. I poleciałem. Przydałoby się naprawdę jakaś porządna broń, nie wiem, może z tego Drakiuojore, czy jak to tam się zwało, będzie jakiś ciekawy mieczyk. Ale nie sądzę, Base Crystal nic nam nie dawał, Onyxowe już mieliśmy. Szkoda, że goście nie ma craftingów jakiś, nie wiem, książkę craftingu. Skraftuj tą książkę i dostaniesz książkę craftingu The Mist of Rios. No, no właśnie. Przydałoby się faktycznie. Albo tutorial. Ale to już dyskutowaliśmy o tym wcześniej. Ale wiesz co? Ten jeden gul tutaj się kręci w kółko na jakimś takim czymś dziwnym czerwonym. Może to dziwne czerwone coś nam daje. A co to czerwone coś? Nie wiem co, on się na to kręci. Takie podłoże jakieś. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w domku. Ja przecież szpadłem. No dobra, to idę też do domku. Nie, ja chcę zobaczyć to czerwone, idę już do ciebie. O kurde. Co tam? To. A, czekaj, bo ja się kręcę w kółko też jak ten gul normalnie. Gdzie to było? Gdzie to było? No gdzie ja to widziałam? Nie z tej strony. Gdzie ja to widziałam? Tu z tej strony. Tutaj. Tu jak jest to drzewo. Mm-hmm. O, gdzie fuck, to jest woda. Czerwona woda. Krwawa woda. Ale to chyba nam zadaje damage, wiesz? Uciekaj lepiej. Albo ale dobra. Gdzie ty jesteś? Jestem niżej i tam jest 6 guli. Mhm. Ja muszę coś przekąsnąć się okazuje. Oj, poszedł gul, poszedł gul. Nie ma gula, poszedł gul. O. Gul. Dobra, powyrzucam ich, będzie najszybciej. O, widzę w końcu twój napisek. Oj, poszedł, poszło pana. Wan. Dziękuję. To jest woda, tak? Tak, ale nie wiem, czy to ona jest... nam się do niczego nie przyda. Ojejku, to nie jest woda, to jest lawa. Ach, lawa. Ma takie samo działanie, to od razu ci mówię. Mhm. Klot stoczy... I cię dogonił. A ja tylko obserwuję z góry. Chyba płonę. I chyba nie przestanę płonąć, coś mi się wydaje, wiesz? I spłonąłem. Mhm. Was born to a crisp whistle. Whist fly. No dobra. Można i tak. No dobra, to idę do domu, bo tutaj w tej nieprzyjaznej krainie jest nieprzyjaźnie. Że się tak wyrażę. Idę do domu. O, dzień dobry, panie Claude. Sobie waypointa od razu postawię. To co robimy w takim razie w naszym świecie? Robimy coś ciekawego? Nie mam pojęcia. A ile jeszcze musimy odwiedzić jest krainy? Jeszcze jeden chyba, wiesz? Albo dwa. Aha, i co trzeba mieć? Pewnie coś trzeba mieć z tamtej krainy. Widziałem już taką różową rudę.
I sądzę, że to będzie to. Sanctuate Activator widzę. Jeszcze jeden gdzieś będzie Activator na pewno. Activator, Activator. Jest, co to za dźwięk? To był mój telefon. Activator, Activator. To tylko jeszcze jedna kraina chyba została, wiesz? Sanctuate. Czyli potrzebuję na pewno jakichś magicznych kilofów, żeby wykopać stamtąd. Ale to pójdziemy w dzień, bo tam w nocy jest strasznie niebezpiecznie. Ale tam była noc, teraz jak jest u nas też noc, więc chyba nie powinno być problemu. Dokładnie. Z rozróżnieniem dnia i nocy. Może zwiedzimy troszeczkę naszego świata w końcu też. Albo nie, albo po prostu chodźmy do tych krain, stwierdzajmy, że tam jest brzydko i nieprzyjemnie i wychodźmy. Potem sobie, i wychodźmy i potem sobie zrobimy tutaj coś fajnego w tym świecie. Ja bym poszedł. W naszym świecie jest najładniej. Te rudy, które rudy? Te rudy mnie kręcą. Bo tam takie rudy były śmieszne, fajne. No tak, no ale powiedziałeś sam, że dopiero jak się dzień zrobi. No, to chodź spać. No ty pająku głupi. A, no właśnie, możemy i spać faktycznie. No. Już, tylko walczę teraz z głupimi stworami. Tylko poczekaj, bo coś tutaj... Co tutaj mam? Waizi. Czy my już wiemy, do czego służy Waizi? Aha. No znowu dostałam Waizi. To chodź spać. Mhm. Idziemy do łóżka, to tam. Naszym drzwi nie zamknął, to wstanę z łóżka. Ja zamknęłam. Dobranoc, dobranoc. I już dzień. Dzień dobry. No hej. No cześć. I możemy wrócić. Poczekaj, ja muszę zostawić trochę tych białych kamieni, bo... No ja mam, bo ja mam za dużo. To mi się nawet nie przyda, bo co chwilę wykupuję coś innego. Surowy kurczek, precz z mojego inwentory. Co, Gravy Wanda? Co? Gravy Wanda chcesz? Nie rozumiem pytania. Różdżkę. Chcesz? A. Gravy Wanda. A do czego? Do ataku. A co ona daje? Atakuje. Nie wiem. Nie, no jest lepsza niż Ice Wand, nie? To na pewno. Bo Ice Wand tylko odpycha. Neterowe brodawki. Gdzie je się chowa? Nie wiem, gdzie dobra, to wejdzie znowu. Chodź. Dobra, już tutaj weszłam do ten. Okej. Okay. Masz Gravy Wanda pod nogi. Pod nogi? Już jest w twoim wyposażeniu. Nie. A jest. Gravy Wand. I co on robi? Gdzie jesteś? Jestem już przy portalach. O matko. I on jak... strzela. Szybko biegasz. Strzela, o tak. Aha. Ja mam zobaczyć. No wiesz co? Nie miało cię podpalić, idź do wody lepiej. A, no właśnie. Wiesz co, przyda się wiaderko wody. Stwierdzam, że. A jak się okaże, że tak jak na terze nie można wylewać wody? No zobaczymy. To, co mi szkodzi. Robisz wiaderko? Już mam. Ale mam inne wiaderko. Takie krwawe. Dobra, to idziemy z powrotem. Do tego. Do czerwonego? Tak, do czerwonego, tak? Tak, normalnie woda leci. Do czerwonego. Przynajmniej z krwawego wiaderka na pewno leci. Dobra, trzeba szukać tych rud, no nie ma innej rady. Gdzie jest mój łuk? No już po łuku. Muszę walczyć w ręce. Gięcie. Widziałeś, jak on skaka? No. Nie wiem w ogóle, gdzie ty jesteś. Cały czas stałem w tym miejscu, gdzie się biłeś przed chwilą. Koło ciebie jestem. A, jejka. A, co chciałam powiedzieć? Dobra, ja cię będę bronić. Nie no, bez przesady. Ja sobie no jak poradzę. Nie masz mieczyka? Mam mieczyki. Jak nie masz mieczyka? Aha, no to czemu walczyłeś z nim łapką? Gravy Wandem walczyłem. Czy tam jakimś wandem, jeden pies. Szukajmy tych ród śmiesznych. Właśnie nie wiem, czy się wkopać do środka, czy szukać tak na zewnątrz. Pytanie podstawowe. A widziałeś ją na zewnątrz, czy w środku? Na zewnątrz, ale ona była w środku. Aha. Nie da się tego wyjaśnić. U.
Ej. Panie Gulu, proszę, proszę wąt stąd. Ja nie chcę pana tutaj. Proszę wąt stąd. I proszę, kolejny przyszedł. I lepiej się stamtąd wycofaj, bo tam trzech chodzi. A ja bym to zrobił w inny sposób. Weź się wycofaj. O, już nie wejdą. Ale ich załatwiłeś normalnie, wiesz co? Jesteś takim bohaterem. Szał. No to chyba trzeba się wkopywać w takim razie, bo jakoś na wierzchu nie widać. O, serduszko sobie wezmę. Weź sobie serduszko. No nie wiem. No trudno. Tutaj jest taka dosyć duża polana, pewnie wiesz, wykopiemy dwa razy. No ta łopata w ogóle nie działa. Ja mam tu łopatę. Ale ja też, ale ona nie działa na tym. A ja mam diamentową. Też nie działa. No, działa tak sobie, średnio. Nie działa. A nie, na tym nie działa. O, na tym, agonite na tym, pickaxe na... od razu. No potem na tym z góry działa ta łopata, a na tym już pod spodem to niezbyt. Agonite pickaxe? I znowu kopanie. Mamy świeczki, mamy... Znowu kopanie. Ty, a zauważyłeś, że świeczki nic nie dają? No właśnie tak zauważyłem, że nic się nie dzieje. Czy są świeczki, czy nie? Nic kompletnie. To szkoda świeczek. O, onyx sobie jest lepszy. Idziesz. A tak właściwie to... O, dobra, tu już dają. Tylko uważaj. Tu czerwone. O! Steaming Blood Deposit. Ja najpierw chcę to dotknąć. A czym to można? To pali się. Nie dotykaj. To się pali. Czyli to jest takie ofensywne. O, i mam rudę. Tylko jakim pikaksem? Wezmę onyksowym. No właśnie. Nic się nie dzieje. Wezmę sobie to, postawię. Spróbujmy sobie agonitem. Nic się nie dzieje. Infuzowanym. Drakus wypada. No i to pewnie będzie nam potrzebne do czegoś. Czyli cały czas mamy taki sam, taki jeden, tylko... Kurde! Ale mam jakieś drakuzy. Dno. Które, tak ci powiem, właściwie to można wydropić z mobów. Drakuzy służą do Sanctuary Activator. I chyba mi się wydaje, że bez wiki niedawno pójdziemy dalej znowu. Co to tu jest? Co? Co to tu jest, czekamy? To jest zwykłe dirt. To jest gleba. 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 Tylko uważaj, że się kojarzy z powiedzonką o japi się groszy. O japi się groszy. Wiesz, że tu zaraz można spaść. No ja wiem. Więc nie kop pod siebie. Kolejny blotrak i trochę tego. Infuzowanym wranitowym pikaksem trzeba wykopać. I też nie ma oczywiście... Ale chamstwo! Ten kamień jest specjalnie. No. Żebyś jak kopiesz, nie? To nie wydrupiło nic. No. Aha. Dobra. Bez wiki i tak nie przejdziemy dalej. Bo nie wiem, jaki portal trzeba zrobić, jak zrobić, z czego portal jest do tego Drakuzu. A i tak magiczny czas już prawie 30 minut minęło. No właśnie, chciałam to samo powiedzieć, tylko gdzie jest wyjście? Wyjścia nie ma, musimy je wykopać. Tutaj. No dobra, pożegnajmy się w tej krainie, a potem rozkminimy, co z tą krainą właściwie trzeba zrobić. No, ale jest fatalna ta kraina, nie podoba mi się w ogóle. Powiem ci, że tu fajne minigry można by było zrobić. Takie, nie wiem, coś, no, jakiś łowca, może. Czegoś i wtedy biegasz po takich wyspach i możesz zepchnąć kogoś, to by miało sens. Androidów i szukasz androida. Masz swój telefon. W każdym razie musimy się pożegnać. O kurczę, wymyśliłeś. Nie no, bo android to mi się tylko kojarzy z telefonami. A mi właśnie... Z łowcą androidów. Był kiedyś taki film. No mi androidy się jeszcze też kojarzą z Gwiezdnymi Wojnami, bo tam były takie robociki. No. No dobra, to trzeba się zakończyć, znaczy trzeba... Ale ledwo nas widać na tle tych drzew. No, takie bialiste. O, teraz lepiej, o. Okej, okay, dobra. No to trafiliśmy do kolejnej... sorry, do kolejnej krainy. Nie wiem nawet, jak ona się nazywa, a ty wiesz? Flamonor chyba, o ile dobrze pamiętam. Czekaj, mamy zapalniczkę. Także z Flamonoru pozdrawiamy. I zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie trafimy do jakiegoś innego czegoś.
To tymczasem, pa, pa. Popatki, popatki. Ale machamy, ale machamy. Pa, pa. O, jak macham.